Howard Phillips Lovecraft. Duch ciemności. Widziałem ziejącą pustkę mrocznego świata, gdzie czarne planety krążą bez celu, gdzie krążą w przerażeniu niezauważalne, bez wiedzy, pożądania, imienia. Nemezis. Ostrożni badacze zawahają się przed podważeniem powszechnego przekonania, że Robert Blake zginął od pioruna albo z powodu silnego nerwowego szoku spowodowanego elektrycznym wyładowaniem. To fakt, że okno, do którego był zwrócony twarzą, nie zostało stłuczone, ale natura nieraz już dowiodła, że stać ją na najdziwniejsze czyny. Wyraz jego twarzy mógł po prostu wynikać z dość specyficznego układu mięśni, nie mającego żadnego związku z tym, co zobaczył. Natomiast notatki w jego pamiętniku mają niewątpliwy związek z bujną wyobraźnią, rozbudzoną przez powszechnie panujące przesądy i jakieś dawne sprawy przez niego odkryte. Jeżeli zaś chodzi o niezwykłe wydarzenia, jakie miały miejsce w opustoszałym kościele na Federalnym Wzgórzu, wnikliwy analityk ochoczo skojarzy je z szarlatanerią, świadomą czy też nieświadomą, z jaką w pewnym stopniu Blake był potajemnie związany. Bo przecież ofiara była pisarzem i malarzem, całkowicie oddanym dziedzinie mitów, snu, terroru i zabobonów, skwapliwie poszukującym scen i efektów niezwykłych w swej wymowie i upiornych. Jego wcześniejszy pobyt w tym mieście, wizyta u dziwnego starego człowieka, równie pochłoniętego jak on okultystyczną i tajemną wiedzą, zakończył się pośród płomieni i śmierci. I zapewne tylko jakiś chorobliwy instynkt wyciągnął go z domu w Milwaukee. Znał, zdaje się, różne stare opowieści, choć w pamiętniku temu zaprzecza, a jego śmierć stłumiła zapewne w zarodku jakiś potworny żart, który miał potem znaleźć odzew w literaturze. Wśród tych jednakże, którzy badali i korelowali cały ten przypadek, kilku obstaje przy mniej racjonalnych i powszechnych teoriach. Skłonni są traktować Blake'a dosłownie i w szczególny sposób uwypuklają pewne fakty, takie jak niewątpliwy autentyzm starego kościelnego zapisu, potwierdzone istnienie jeszcze przed 1877 rokiem znienawidzonej i nieortodoksyjnej sekty Gwiezdna Mądrość, odnotowane zniknięcie w 1893 roku wścibskiego reportera Edwina M. Lillbridge'a. A ponad wszystko wyraz niesamowitego lęku na wykrzywionej twarzy zmarłego młodego pisarza. Jeden spośród owych badaczy w stanie krańcowego fanatyzmu wrzucił do zatoki przedziwnych kształtów kamień i równie zadziwiająco ozdobioną metalową skrzynię znalezioną w starej kościelnej iglicy. Ciemnej, bez okien, nie zaś w tej wieży, w której wymienione przedmioty znajdowały się pierwotnie, jak wspomniane jest w pamiętniku Blake'a. Choć tak szeroko zostało to potępione, zarówno przez czynniki oficjalne, jak i nieoficjalne, człowiek ów, powszechnie szanowany lekarz, przejawiający zamiłowanie do dziwacznego folkloru, oświadczył, że uwolnił ziemię od czegoś, co groziło zbyt wielkim niebezpieczeństwem, aby można było żyć spokojnie. Czytelnik sam musi dokonać wyboru między tymi dwoma szkołami opinii. Dokumenty podają istotne szczegóły z pewnym sceptycyzmem, pozostawiając innym naszkicowanie obrazu, jaki widział Blake albo udawał, że widzi. Teraz po dokładniejszym zapoznaniu się z pamiętnikiem w spokoju i bez pośpiechu postaramy się podsumować ten tajemniczy łańcuch wydarzeń z punktu widzenia ich głównego aktora. Młody Blake powrócił do Providence zimą z 1934 na 1935 rok i zajął piętro sędziwego domu przy porosłym trawą dziedzińcu opodal College Street, na szczycie ogromnego wzgórza od strony wschodniej,
pobliżu kampusu Brown University i tuż za zabudowaną z marmuru biblioteką Johna Haya. Było to przytulne i fascynujące miejsce pośród niewielkiej ogrodowej oazy przypominającej wieś, gdzie ogromne, przyjacielskie koty wygrzewały się w słońcu na dachu pobliskiej szopy. Kwadratowy dom w stylu georgiańskim, kryty niskim dachem ze świetlikami, klasyczne drzwi wejściowe z amatorską rzeźbą, okna z małymi szybkami i różne ozdoby wczesno-XIX-wiecznego rzemiosła. Wewnątrz były sześciodziałowe drzwi, podłoga z szerokich desek, kręte schody w stylu kolonialnym, białe kominki z okresu Arama, a w tylnej części domu kilka pokoi położonych 3 stopnie poniżej normalnego poziomu. Z gabinetu Blake'a, dużego pokoju od południowego zachodu, z jednej strony widać było frontową część ogrodu, podczas gdy z okien od zachodu, przed jednym z nich stało biurko, rozciągał się widok na wzgórze i wspaniałą panoramę rozpościerających się poniżej dachów w mieście, spoza których jarzyły się tajemnicze zachody słońca. Na dalekim horyzoncie rysowały się rozległe purpurowe zbocza, a na ich tle, w odległości około 2 mili, wznosiło się widmowe federalne wzgórze, najeżone dachami, niezbyt strome, którego odległe zarysy falowały tajemniczo, przybierając fantastyczne kształty, kiedy dym z kominów w mieście kłębił się ponad nimi i spowijał je swymi oparami. Blake doznawał dziwnego uczucia, że patrzy na jakiś nieznany mu wieczysty świat, który mógłby zniknąć we śnie, choć może by nie zniknął, gdyby kiedykolwiek spróbował go odnaleźć i wkroczyć doń osobiście. Kazał sobie przysłać z domu większość potrzebnych mu książek i kupił parę antycznych mebli pasujących do tego mieszkania, po czym zabrał się do pióra i pędzla, żyjąc samotnie i wykonując samodzielnie wszystkie najprostsze prace domowe. Pracownię miał od północnej strony na poddaszu, wypełnioną wspaniałym światłem wpadającym przez świetliki. Tej zimy napisał 5 najlepszych opowiadań. Zwierzę ryjące pod ziemią, Schody w krypcie, Szagaj, W dolinie prat oraz Biesiadnik z gwiazd. Namalował też 6 obrazów, będących studium niesamowitych, nieludzkich potworów i zupełnie obcych, nieziemskich krajobrazów. O zachodzie słońca często siadywał przy biurku i rozmarzony wpatrywał się sennie w rozległy teren. W ciemne wieże Memorial Hall, widoczne poniżej, dzwonnice sądu w stylu georgiańskim, wyniosłe wieżyczki w dolnej części miasta i rozmigotany, szpiczasto zakończony kopiec w oddali, którego nieznane uliczki i szczyty dachów, rozstawione jak w labiryncie, żywo pobudzały jego wyobraźnię. Od kilku okolicznych znajomych dowiedział się, że to rozległe zbocze jest zamieszkiwane przez Włochów, choć większość ze znajdujących się tam domów pochodzi z czasów jankeskich, a także irlandzkich. Często wpatrywał się przez lornetkę w ten nieosiągalny świat, widoczny tylko spoza kłębiącego się dymu, i wybierał sobie poszczególne dachy, kominy oraz wieżyczki, rozmyślając nad kryjącymi się w nich dziwami, pełnymi przeróżnych tajemnic. Nawet oglądane przez lornetkę federalne wzgórze wydawało się obce, prawie baśniowe, jakby związane z nierealnymi, a tak niepojętymi cudami, znajdującymi wyraz w opowiadaniach i obrazach Blake'a. Wrażenie trwało jeszcze długo potem, jak wzgórze spowił fioletowy mrok usiany błyskiem latarni niby gwiazdy, a zalew światła z gmachu sądowego i czerwony napis na budynku Industrial Trust rozsnuwały łunę tak jaskrawej poświaty, że noc zdawała się być groteską. Spośród wszystkich budowli na federalnym wzgórzu najbardziej fascynował Blake'a ogromny, ciemny kościół. Podczas dnia stał pełen niezwykłej godności. Natomiast o zachodzie słońca ogromna wieża i szpiczasta iglica majaczyły czernią na tle rozpromienionego nieba. Wydawało się, że wznosi się na jakimś specjalnie podwyższonym terenie,
albowiem ponura fasada i zaokrąglona część od północy, z opadającym dachem i ostro zakończonymi oknami od góry, wznosiła się wyniośle nad skupiskiem kamienic i kominów otaczających kościół. Zbudowany z kamienia, wyglądał niezwykle ponuro i surowo. Znać na nim było ślady dymu i sztormów szalejących przez całe stulecia, a może i dłużej. Styl, jak zdołał stwierdzić patrząc przez lornetkę, należał do wczesnego neogotyku poprzedzającego majestatyczny okres Upjohna. Zawierał też linie i proporcje z okresu georgiańskiego. Zbudowany był zapewne w 1810 albo w 1815 roku. W miarę jak mijały miesiące, Blake obserwował tę odległą, zdumiewającą budowlę z coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ w olbrzymich oknach nigdy nie pojawiało się światło, przekonany był, że kościół jest opustoszały. Im dłużej się przyglądał, tym usilnie pracowała jego wyobraźnia, aż w końcu obudziło to w nim najdziwniejsze myśli. Był przekonany, że owa szczególna aura opustoszenia włada nad całym otoczeniem. Nawet gołębie i jaskółki stroniły od zadymionych okapów kościoła. Wokół innych wież i dzwonnic dostrzegał liczne stada ptaków. Tutaj jednak nigdy się nie zatrzymywały. Blake pokazywał ten kościół różnym znajomym, ale nikt nie był na federalnym wzgórzu i nie miał pojęcia, co się teraz dzieje w tym kościele. Nikt też nie znał jego przyszłości. Wiosną Blake'a ogarnął niepokój. Zaczął pisać z dawna zaplanowaną powieść, głównie o przetrwaniu kultu czarownic w Maine, ale zupełnie mu nie szło. Coraz więcej przysiadywał przy oknie wychodzącym na zachód i wpatrywał się w dalekie wzgórze i czarną, krzywą wieżę, od której stroniły ptaki. Kiedy na drzewach w ogrodzie pojawiły się delikatne listki, świat okryło nowe piękno, a mimo to Blake był coraz bardziej niespokojny. Wtedy to właśnie po raz pierwszy przyszło mu na myśl, żeby się wybrać do miasta, potem wejść śmiało na to tajemnicze zbocze i znaleźć się w tym spowitym dymem świecie urojeń. Pod koniec kwietnia, tuż przed okrytą tajemnicą wieków nocą Walpurgii, Blake wybrał się w nieznane. Brnąc przez niezliczoną ilość uliczek na krańcu miasta i odrażające zapuszczone podwórka, natknął się w końcu na aleję prowadzącą w górę do zniszczonych wiekami schodów, pochylonych do ryckich partyków i do kopuł z zamglonymi szybkami. Czuł, że droga ta prowadzi do znanego od dawna, a nieosiągalnego świata za mgłą. Znajdowały się tam odrapane, biało-niebieskie tabliczki z nazwami ulic, które nic dla niego nie znaczyły. A po chwili zauważył dziwne, ciemne twarze przechodzących ludzi i napisy w obcym języku nad jakimiś dziwnymi sklepami w budynkach koloru wyblakłego brązu. Nigdzie nie dostrzegał tych przedmiotów, które widział z oddali. Tak więc raz jeszcze pojął, że federalne wzgórze, widziane z daleka, było światem urojonym, którego nigdy nie dosięgnie stopa ludzka. Co pewien czas zniszczona fasada kościoła albo rozpadająca się iglica wieży wyłaniały się przed jego oczami. Ani razu jednak nie dojrzał poczerniałej, masywnej budowli, której poszukiwał. Kiedy zapytał sprzedawcę w sklepie o wielki kamienny kościół, ten tylko uśmiechnął się i potrząsnął głową, choć mówił swobodnie po angielsku. Blake wspiął się wyżej, ale tutaj cały teren wydał mu się jeszcze bardziej obcy. Oszałamiający labirynt cichych uliczek, bezkreśnie wiodących gdzieś na południe. Przeszedł przez dwie albo trzy szerokie aleje i wydawało mu się, że minęła mu znajoma wieża. Znów spytał jakiegoś kupca o masywny kościół zbudowany z kamienia i tym razem mógłby przysiąc, że zdziwienie, jakie ów okazał, było sztuczne. Na jego ciemnej twarzy pojawił się lęk, który chciał ukryć, ale prawą ręką zrobił jakiś dziwny znak. Nagle po lewej stronie wyłoniła się czarna wieża na tle przesłoniętego chmurami nieba,
ponad rzędami brązowych dachów osłaniających pokrętne uliczki prowadzące na południe. Blake z miejsca ją rozpoznał i ruszył w tym kierunku, przez brudne, niewybrukowane uliczki prowadzące w górę do głównej alei. Dwukrotnie zbłądził, nie miał już jednak odwagi pytać o drogę starców, ani kobiet siedzących na progach domów, ani też dzieci, które pokrzykując bawiły się w błocie na ponurych uliczkach. Wreszcie na południowym zachodzie zobaczył wyraźnie wieżę, a na końcu alei wznosiła się ogromna kamienna budowla. Stał przez moment na wietrznym, niezabudowanym placu, wyłożonym brukiem i otoczonym po przeciwległej stronie wysokim murem. A więc koniec jego poszukiwań, bo na wysokim, płaskim wzniesieniu, otoczonym żelazną barierą i zarosłymi chwastami, a zabezpieczonym właśnie tym usypanym wałem, oddzielny, pomniejszy świat wznosił się całe 6 stóp nad okolicznymi ulicami. Stała ponura, ogromna budowla, której autentyczność, mimo zupełnie nowej perspektywy, nie podlegała żadnej wątpliwości. Opustoszały kościół był w stanie kompletnego zniszczenia. Niektóre kamienne przypory zupełnie się rozleciały, a kilka delikatnych kwiatonów ledwie widniało pośród brunatnego zielska i trawy. Okopcone gotyckie okna nie były nawet potłuczone, choć futryny w wielu miejscach powypadały. Blake zastanawiał się, jak to możliwe, że te pomalowane na ciemne kolory szybki tak dobrze przetrwały, choć wokoło było tylu chłopców, a wiadomo, jakie mają zwyczaje chłopcy na całym świecie. Masywne wrota zachowały się nietknięte i były szczelnie zaryglowane. Na wierzchu obwałowania otaczającego cały ten teren znajdowało się zardzewiałe żelazne ogrodzenie, którego brama na szczycie schodów prowadzących od placu była zamknięta na kłódkę. Pustka i rozkład okrywały to miejsce niczym całun, natomiast okapy, pod którymi nie chciały się gnieździć ptaki, i czarne ściany nieobrośnięte bluszczem były tak ponure i złowieszcze, że Blake nie byłby w stanie tego wyrazić. Na placu znajdowało się niewiele ludzi, lecz Blake zauważył policjanta stojącego od strony północnej. Podszedł więc do niego, żeby dowiedzieć się czegoś o kościele. Był to potężny, wysoki Irlandczyk. Toteż Blake zdumiał się, gdy w odpowiedzi zrobił tylko znak krzyża i szepnął, że ludzie tutaj nawet o nim nie wspominają. Na usilne naleganie Blake'a wyjaśnił pośpiesznie, że włoscy księża ostrzegają wszystkich przed tym kościołem i twierdzą, że zamieszkiwał tu niegdyś jakiś potwór i pozostawił swoje ślady. On sam nasłuchał się o tym potworze od ojca, który z kolei pamiętał jeszcze z dzieciństwa różne opowieści. Dawnymi czasy przebywała tu jakaś sekta. Sekta banitów, która przywoływała straszne rzeczy z nieznanych głębi nocy. Sprowadzono znanego księdza, aby wypędził to, co przybyło, choć po niektórzy twierdzili, że tylko światło zdołałoby tego dokonać. Gdyby żył ojciec O'Malley, potrafiłby wiele powiedzieć. Teraz jednak nic więcej zrobić nie można, tylko zostawić to w spokoju. Obecnie nie wyrządza już nikomu krzywdy, zaś ci, którzy mieli z tym do czynienia, już nie żyją albo są gdzieś daleko. Uciekli jak szczury, kiedy zaczęły krążyć złowieszcze pogłoski w roku 1877 i kiedy zaczęto zastanawiać się nad tym, że w sąsiedztwie coraz to ktoś bezpowrotnie znika. Któregoś dnia, z braku spadkobierców, wkroczy tu zarząd miasta i przejmie tę budowlę na własność, ale nic dobrego nie spotka tego, kto się jej dotknie. Lepiej, aby pozostawić to w spokoju, choćby na wiele lat, aż się samo rozleci, bo w przeciwnym razie zostaną poruszone moce, które powinny spoczywać na zawsze w swej czarnej otchłani. Po odejściu policjanta Blake stał w miejscu i wpatrywał się w ponurą, strzelistą budowlę. Poruszył go do głębi fakt, że tak jak wszystkim, i jemu wydawała się groźna, i zastanawiał się, czy w tych starych opowieściach, o jakich wspominał policjant, tkwi choć ziarno prawdy. Najprawdopodobniej były to tylko legendy,
do których przyczynił się złowrogi wygląd tego miejsca, ale nawet jeżeli tak było istotnie, to jedna z tych legend została już pobudzona do życia. Spoza rozproszonych chmur wyłoniło się popołudniowe słońce, ale nie było już w stanie rozjaśnić pokrytych plamami i zczerniałych ścian starej wieży, wyrastającej z wysokiego wzniesienia. Dziwne, że wiosenna zieleń nie objęła brązowych, uschniętych zarośli na otoczonym żelaznym ogrodzeniem dziedzińcu. Blake spostrzegł, że bezwiednie zbliżył się do obwałowania i zardzewiałego płotu w nadziei, że może znajdzie jakieś przejście. Ta poczerniała świątynia wabiła nieprzeparcie. W pobliżu schodów nie było żadnego otworu w ogrodzeniu, jednakże od strony północnej okazało się, że brakuje kilku prętów. Mógł wejść po schodach i wąskim obramowaniem na zewnątrz ogrodzenia dostać się do otworu. Skoro wszyscy tak drżą przed tym miejscem, nie napotka ze strony tutejszych mieszkańców na żaden sprzeciw. Nim ktokolwiek zdążył zauważyć, znalazł się na górze i wewnątrz ogrodzenia. Wtedy obejrzał się, a na placu kilka osób najwyraźniej cofało się do tyłu, wykonując taki sam znak prawą ręką jak właściciel sklepu, koło którego przechodził. Kilka okien zamknęło się z hukiem, a jakaś tęga kobieta wpadła na ulicę, aby wyciągnąć grupę dzieci do rozpadającego się, niepomalowanego domu. Otwór w płocie można było przejść bez trudu, toteż po chwili Blake przedzierał się już pośród zbutwiałej, skotłowanej gęstwiny zarośli na opustoszałym dziedzińcu. Tu i ówdzie walały się zniszczone resztki kamieni nagrobnych, świadczące o tym, że niegdyś grzebano w tym miejscu zmarłych. Musiały to być jednak bardzo odległe czasy. Ten masywny kościół robił z bliska przytłaczające wrażenie, jednakże Blake zwalczył ogarniający go dziwny nastrój i zbliżył się, chcąc wypróbować trzy ogromne wrota we frontowej części kościoła. Wszystkie były jednak mocno zaryglowane, wobec tego postanowił obejść dookoła tę cyklopową budowlę w poszukiwaniu jakichś mniejszych drzwi albo jakiegoś możliwego do pokonania otworu. Nie był pewien, czy rzeczywiście pragnie dostać się do środka tej nawiedzonej, opustoszałej i mrocznej świątyni, jednakże jej tajemniczość przyciągała go nieprzeparcie. Ziejące czarną pustką i niezabezpieczone piwniczne okno na tyłach kościoła zapewniło dogodne przejście. Zajrzawszy do środka, Blake zobaczył podziemną czeluść wypełnioną pajęczynami i kurzem i lekko rozjaśnioną promieniami zachodzącego słońca. Rumowisko gruzu, stare baryłki, połamane meble i skrzynki. Oto co dojrzał, choć wszystko pokrywał całą kurzu, zacierający wyrazistość wszelkich konturów. Pokryte rdzą resztki pieca do ogrzewania świadczyły, że budynek ten był w użyciu jeszcze w czasach wiktoriańskich. Jak w zamroczeniu, prawie nieświadomie, Blake wczołgał się przez okienko i stanął na betonowej podłodze, pokrytej grubą warstwą kurzu i gruzem. Piwnica była ogromna, bez żadnego przepierzenia, a w odległym prawym rogu, mimo gęstego mroku, zauważył czarne, łukowate sklepienie, najwyraźniej prowadzące ku schodom. Zawładnęło nim przytłaczające uczucie, gdy sobie uświadomił, że znajduje się wewnątrz tego widmowego budynku, ale starał się je zwalczyć, próbując się zorientować w otoczeniu. Znalazł całą, nietkniętą baryłkę w zwałach kurzu i potoczył ją pod okno, aby ułatwić sobie wejście. Następnie, zebrawszy się na odwagę, ruszył przez tę obszerną, wypełnioną pajęczyną przestrzeń w kierunku łukowatego sklepienia. Prawie dławiąc się wszechobecnym kurzem i cały omotany pajęczyną, dotarł do zniszczonych schodów prowadzących w zupełną ciemność. Nie miał żadnego światła, wymacywał drogę rękami. Na ostrym zakręcie napotkał zamknięte drzwi, u których po krótkich poszukiwaniach odnalazł starą klamkę. Otworzyły się do wewnątrz korytarza, wyłożonego zjedzoną przez korniki boazerią, do którego przedostawało się trochę światła. Stanąwszy na parterze, Blake zaczął błyskawicznie badać teren. Wszystkie wewnętrzne drzwi były niezamknięte, mógł więc swobodnie przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia. Ogromna nawa robiła wprost niesamowite wrażenie.
tumany i zwały kurzu pokrywały ławki, ołtarz, ambony z klepsydrą i daszek nad nią, a grube pajęcze liny ciągnęły się pomiędzy ostro zakończonymi łukami sklepienia krużganku, oplatając liczne gotyckie kolumny. Nad całym tym milczącym pustkowiem igrało odrażające ołowiane światło, by promienie zachodzącego słońca przedostawały się przez prawie że czarne szybki w oknach apsydy. Malowidła na tych szybkach pokrywało tyle kurzu, że nie sposób było się zorientować, co przedstawiają, ale to, co zdołał odróżnić, raczej mu się nie spodobało. Wzory były w przeważającej części konwencjonalne, a ponieważ posiadł znajomość wielkiego, dziwnego symbolizmu, dopatrzył się wśród nich powiązania ze starożytnymi malowidłami. Kilka postaci świętych miało wyraz nudy, niepomnych na krytycyzm wiernych, zaś jedno z okien zdawało się być tylko ciemną przestrzenią z rozrzuconymi spiralami dość dziwnego blasku. Kiedy Blake odwrócił wzrok od okien, zauważył, że okryty pajęczyną krzyż nad ołtarzem nie jest normalnym krzyżem, ale przypomina pierwotny krzyż Ankh albo Ansata z mrocznych egipskich czasów. W zakrystii znajdującej się za apsydą Blake znalazł spróchniałe biurko i półki aż do sufitu pełne zbutwiałych, rozpadających się książek. Tutaj po raz pierwszy doznał prawdziwego wstrząsu, bo tytuły tych książek okazały się bardzo wymowne. Były to czarne, zakazane księgi, o jakich większość zdrowych na umyśle ludzi nigdy w życiu nie słyszała, albo najwyżej wieść o nich docierała w potajemnych i pełnych lęku szeptach. Wyjęty spod prawa i przerażający skarbiec sekretów wątpliwej natury i starych reguł, które wsączały się bezustannie w strumień czasu, począwszy od epoki pierwotnego człowieka, a nawet od okresu tych mrocznych, legendarnych dni, kiedy nie było jeszcze ludzi. Blake niektóre z tych książek czytał. Łacińską wersję odrażającej książki Necronomicon, złowróżbną Liber Ivonis, niesławną Cultes de Ghouls, Comtea de Erlet, Unas Prisschen Kulten, von Junza oraz starego Ludwika Prina, diaboliczną księgę De Vermis Mysteris. Inne znał tylko ze słyszenia albo w ogóle o nich nie wiedział, jak na przykład Narcotic Manuscripts, Book of Zian oraz rozpadający się wolumin zupełnie nieokreślonego charakteru, zawierający znaki i wykresy oszołamiające, nieobce człowiekowi studiującemu okultyzm. A więc krążące tutaj pogłoski nie były bezpodstawne. To miejsce stanowiło niegdyś siedzibę zła starszego niż ludzkość i o szerszym zasięgu niż znany nam wszechświat. W rozlatującym się biurku znajdowała się oprawiona w skórę księga zapisów, wypełniona notatkami w jakimś dziwnym, kryptograficznym piśmie. Rękopis składał się z powszechnie znanych, tradycyjnych symboli używanych dzisiaj w astronomii, a niegdyś w alchemii, astrologii i innych wątpliwych sztukach. Były więc Słońce, Księżyc, planety, postacie i znaki Zodiaku, zgrupowane na całych stronicach tekstu, z odstępami i paragrafami, co świadczyło o tym, że każdy symbol odpowiadał jakiejś literze alfabetu. W nadziei, że potem rozszyfruje ten kryptogram, Blake wsunął książkę do kieszeni płaszcza. Wiele ksiąg stojących na półkach tak go zafascynowało, że postanowił je jeszcze kiedyś wypożyczyć. Dziwił się, że tak długo stały przez nikogo nietknięte. Czyżby był pierwszym człowiekiem, który przezwyciężył ten paraliżujący i tak powszechny lęk, z powodu którego to miejsce przez 60 lat było opustoszałe i nikt tutaj nawet nie zajrzał? Dokonawszy inspekcji parteru, Blake ruszył przez całą widmową nawę ku frontowej kruchcie, gdzie dojrzał drzwi i schody prowadzące zapewne do szczerniałej wieży i iglicy, tak dobrze mu znanych z odległości. Wspinanie się było doświadczeniem zaskakującym, bo kurz zalegał całymi pokładami, zaś pająki tutaj, w tym zaduszonym miejscu, zadziałały najowocniej. Schody były kręte, z wąskimi drewnianymi stopniami, a co pewien czas mijał Blake przesłonięte kurzem okna, z których rozciągała się, przyprawiająca o zawrót głowy panorama miasta.
Choć nie widać było żadnych lin, spodziewał się znaleźć jeden albo nawet kilka dzwonów w tej wieży, której wąskie, osłonięte żaluzjami ostrołukowe okna obserwował tak często przez lornetkę. Spotkało go jednak rozczarowanie, bo kiedy wspiął się już na sam szczyt schodów, nie dostrzegł żadnych dzwonów, a znajdujące się tam pomieszczenie poświęcone było zupełnie innym celom. Miało jakieś 15 stóp kwadratowych i 4 ostrołukowe okna, przez które sączyło się słabe światło. Były bowiem osłonięte okiennicami z przegniłych już desek, które zostały potem umocowane następnymi szczelnymi okiennicami, także już zbutwiałymi. Po środku zakurzonej podłogi wznosił się kamienny filar o dziwnym dosyć kształcie, około 4 stóp wysoki, średnicy zaś około 2 stóp, pokryty wszędzie wyrytymi niezbyt starannie i zupełnie nieczytelnymi hieroglifami. Na filarze spoczywała metalowa skrzynia o niesymetrycznych wymiarach. Uniesiona pokrywa trzymała się na zawiasach, a w środku znajdowało się coś, co pod kurzem nagromadzonym przez dziesiątki lat wyglądało jak jakiś przedmiot w kształcie jajka albo też nieregularnej kuli wielkości około 4 cali. Wokół filara stało kołem 7 gotyckich krzeseł z wysokim oparciem, całkiem nieźle zachowanych, a za nimi, wzdłuż ścian wyłożonych ciemną boazerią, widniało 7 wielkich posągów z kruszącego się, pomalowanego czarną farbą gipsu, przypominającego zagadkowo rzeźbione megality z tajemniczej wyspy wielkanocnej. W jednym rogu tego omotanego pajęczyną pomieszczenia znajdowała się drabina wmontowana w ścianę, po której wchodziło się do drzwi zapadowych, a prowadzących do pozbawionej okien iglicy. Kiedy Blake przywykł do tego słabego oświetlenia, zauważył dziwne płaskorzeźby na otwartej skrzyni z żółtowego metalu. Zbliżywszy się, zaczął ścierać kurze rękoma i chustką do nosa, a wtedy zobaczył monstrualne i zupełnie nieznane mu postacie, które najprawdopodobniej żyły, ale nie przypominały żadnego istnienia, jakie mogłoby się rozwinąć na tej planecie. 4-calowy kulisty kształt okazał się prawie czarnym, czerwono-prążkowanym wielościanem o kilku nieregularnych, płaskich powierzchniach. Był to albo bardzo cenny gatunek kryształu, albo imitacja wykonana z jakiegoś minerału, wyrzeźbionego i oszlifowanego do połysku. Nie dotykał dna skrzynki. Był zawieszony na metalowym krążku podtrzymywanym 7 dziwnie zaprojektowanymi wspornikami, układającymi się w symetrycznie do kątów wewnętrznych ścian skrzynki u góry. Kamień ten, raz odkryty, fascynował Blake'a coraz większą siłą. Nie mógł od niego oderwać oczu, wpatrując się w jego błyszczącą powierzchnię. Odnosił wrażenie, że jest całkiem przeźroczysty, zaś wewnątrz znajdują się zarysy światów pełnych dziwów. Przesuwały mu się przed oczyma nieznane planety z wielkimi kamiennymi wieżami, inne znów z olbrzymimi górami pozbawionymi śladów życia i jeszcze dalsze przestrzenie, w których tylko ruch zamglonej czerni świadczył o istnieniu świadomości i woli. Kiedy wreszcie oderwał wzrok, zauważył jakiś dziwny stos kurzu w kącie wieży koło drabiny. Dlaczego przyciągnął jego uwagę? Nie potrafiłby powiedzieć, lecz coś w jego konturach pobudzało prawie uśpioną świadomość Blake'a. Przydzierając się w tym samym kierunku poprzez wiszące pajęczyny, zaczął podejrzewać coś niezwykłego. Z pomocą chustki do nosa odkrył wreszcie prawdę, od której dech mu zaparło. Był to ludzki szkielet, który musiał tu tkwić już od bardzo dawna. Ubranie było w strzępach, jednakże guziki i szczątki materiału przemawiały za szarym garniturem. Znalazł tam jeszcze inne szczątki – butów, metalowych klamer, spinek od mankietów, spinki do krawatu o zupełnie zdartym wzorze, znak reportera z dawną nazwą Providence Telegram i rozpadający się skórzany portfel. Blake przejrzał go dokładnie i znalazł kilka starych rachunków, reklamowy kalendarz na rok 1883, parę wizytówek na nazwisko Edwin M. Lilbridge,
oraz kartkę z notatkami pisanymi ołówkiem. Notatki te szczególnie go zainteresowały, toteż przeczytał je dokładnie przy oknie wychodzącym na zachód. Niepowiązany ze sobą tekst zawierał następujące sformułowania. Profesor Enoch Bowen wrócił z Egiptu w maju 1844. W lipcu kupił stary kościół dobrej woli. Jego archeologiczne prace i studia z zakresu okultyzmu znane powszechnie. Dr. Drowns z czwartego kościoła baptysty ostrzega przed gwiezdną mądrością podczas mszy 29 grudnia 1844. Kongregacja 97 pod koniec 1845. 1846. Trzy zniknięcia. Po raz pierwszy wspomniano o świecącym trapeozedrze. 1848. 7 zniknięć. Początek opowieści o krwawych ofiarach. Badania 1853. Bez rezultatu. Opowieść o jakichś odgłosach. Ojciec O'Malley mówi o otaczaniu czcią diabła na podstawie skrzynki znalezionej w egipskich ruinach. Powiada, że przywołują coś, co nie może istnieć w świetle. Ucieka przy słabym oświetleniu, całkowicie znika przy pełnym świetle. Wtedy trzeba przywołać to ponownie. Prawdopodobnie dowiedział się o tym od Francisa X. Finea, który wyznał to na łożu śmierci, a dołączył do gwiezdnej mądrości w 1849. Ci ludzie twierdzą, że świecący trapezoedr pokazuje im niebo i inne światy oraz że duch ciemności wyjawia im różne tajemnice. Opowieść o Orinie Bieddi z 1857. Przywołują go, wpatrując się w kryształ. Mają także swój własny, sekretny język. 200, a nawet więcej, w zgromadzeniu w 1863, nie licząc mężczyzn znajdujących się w czołówce. Irlandzcy chłopcy gromadzą się tłumnie w kościele w 1869 po zniknięciu Patryka Regana. Tajemniczy artykuł w J. 14 marca 1872, ale nikt o nim nie wspomina. 6 zniknięć. 1876. Tajny komitet wzywa mera Doyla. Akcja obiecana w lutym 1877. Kościół zamknięty w kwietniu. Gang. Chłopcy z Federalnego Wzgórza. Zagrożony. Doktor i członkowie rady parafialnej w maju. 181 osób opuszcza miasto pod koniec 1877. Nazwiska niewymienione. Zaczynają krążyć upiorne opowieści. 1880. Próba sprawdzenia wiarygodności pogłoski, że żadna ludzka istota nie wstąpiła do kościoła od 1877. Poprosić Lanigana o fotografię tego miejsca, zrobioną w 1851. Blake wsunął kolejną kartkę do notesu. Włożył do kieszeni płaszcza, po czym popatrzył uważnie na zakurzony szkielet. Znaczenie notatek było oczywiste, a człowiek ten bez wątpienia przybył do tej świątyni 42 lata temu w poszukiwaniu dziennikarskiej sensacji, której nikt nie miał odwagi stawić czoła. Kto wie, może nawet nikt nie miał pojęcia o jego zamierzeniu, ale już nigdy więcej nie powrócił do swojej redakcji. Czyżby jakiś wszechpotężny lęk zmógł go w końcu i przyprawił o atak serca? Blake pochylił się nad opalizującym szkieletem i stwierdził, że ten znajduje się w dość niezwykłym stanie. Niektóre kości całkiem się rozpadły, inne znów porozszczepiały się na końcach. Jedne dziwnie pożółkły, inne wyglądały tak, jakby się zwęgliły. Zwęglenie widać też było na niektórych szczątkach ubrania. A już w szczególnym stanie była czaszka. Miała żółte plamy, a na czubku jakby przeżarł ją jakiś ostry kwas. Blake nie potrafił sobie wyobrazić, co się działo z tym szkieletem w ciągu 40 lat cichego przebywania w tym grobie. Nim zdał sobie z tego sprawę, znowu wpatrywał się w kamień, który pobudzał jego wyobraźnię i roztaczał przed oczami spowite mgłą widowisko.
Dostrzegł całą procesję ludzi odzianych w togi z kapturami, których zarysy nie przypominały ludzkich postaci, i patrzył na bezkresne mile pustyni otoczonej rzeźbionymi, sięgającymi nieba monolitami. Widział wieże i mury w mrocznej podmorskiej głębi, a także wirującą przestrzeń, w której smugi czarnej mgły przesłaniały nikłe, rozmigotane opary w kolorze zimnej purpury. A jeszcze dalej dostrzegał bezkresną zatokę ciemności, gdzie bryłowate i półbryłowate kształty były rozpoznawalne tylko dlatego, że kołysały się chwiejnie, a niezbyt wyraźne oznaki ich mocnej konstrukcji świadczyły jakby o porządku górującym nad chaosem i podsuwały klucz do wszystkich paradoksów i arkanów znanych nam na świecie. Nagle cały ten czar prysł pod wpływem przytłaczającego go, nieokreślonego lęku, który prawie zaczął dławić Blake'a. Oddalił się od kamienia, czując bezcielesną obecność czegoś, co obserwuje go z przerażającą natarczywością. Czuł się usiedlony przez coś, co nie było umiejscowione w kamieniu, ale co poprzez ten kamień wpatrywało się w niego i co już będzie mu nieustannie towarzyszyć, choć niedostrzegalne fizycznie. Miejsce to zaczęło mu działać na nerwy. Wystarczyło zresztą samo to koszmarne odkrycie, jakiego dokonał. Zapadał już zmrok, a Blake nie miał ze sobą latarki. Postanowił więc wyjść natychmiast. Wtem, w coraz bardziej gęstniejącym mroku, wydawało mu się, że widzi jakiś nikły blask dobywający się z tego niesymetrycznego kamienia. Nie chciał patrzeć, ale coś go do tego zmuszało. Czyżby to była radioaktywna fosforescencja? W notatkach zmarłego dziennikarza wspomniane jest o świecącym trapezoedrze. Co to może być? Czym jest ten opuszczony matecznik kosmicznego zła? Czego tutaj dokonano i co jeszcze czai się w tym mroku, od którego stronią ptaki? Wydawało mu się, że gdzieś z pobliża doleciał jakiś nieuchwytny fetor, choć nie można było bliżej określić jego źródła. Blake chwycił wieko otwartej skrzyni i zatrzasnął. Bez oporu poruszyły się zawiasy i skrzynia została szczelnie zamknięta, a w niej ów lśniący kamień. Podczas odgłosu zamykania rozległy się jakieś szmery w wieczystej ciemności wieży, wysoko pod sufitem. Na pewno szczury, jedyne żywe stworzenia mogące obwieszczać swoją obecność w tej przeklętej budowli, do której wtargnął Blake. A jednak odgłosy te straszliwie go przeraziły. Rzucił się jak oszalały w dół krętych schodów, a potem przez upiorną nawę do piwnicy i wydostał się na pusty, spowity już mrokiem dziedziniec. Minął rozliczne ścieżki i uliczki Federalnego Wzgórza, które zaprowadziły go na naturalne ulice uniwersyteckiej dzielnicy, wyłożone swojskimi chodnikami z cegły. Blake przez kilka następnych dni nikomu nie wspominał ani słowem o swojej wyprawie. Rozczytywał się w rozmaitych księgach, wertował w mieście całe stosy gazet wydawanych w ciągu wielu lat i rozpracowywał z zapamiętaniem kryptogram napotkany w oprawionej w skórze księdze, którą znalazł w zakrystii. Szyfr, jak się przekonał, nie był prosty. Po długim okresie wytężonej pracy stwierdził, że nie jest to zapis w języku angielskim, ani też w łacinie, grece, francuskim, hiszpańskim, włoskim czy niemieckim. Postanowił sięgnąć do najgłębszych źródeł swojej erudycji. Co wieczór, jak dawniej, spoglądał na zachód i wpatrywał się w czarną wieżę pośród stromych dachów tego odległego i prawie baśniowego świata. Teraz jednak napełniała go jakimś nowym lękiem. Znał już bowiem kryjące się w niej dziedzictwo wiedzy powiązanej ze złem. Tym bardziej więc fantazja przenosiła go niepohamowanie w najdziwniejszych kierunkach. Z nadchodzącą wiosną wracały ptaki, a kiedy obserwował ich lot o zachodzie słońca, widział, że unikały posępnej, samotnej wieży jeszcze bardziej niż dotychczas. Jeżeli stado ptaków zbliżyło się do niej, zawracało i rozpraszało się w panice. Wyobrażał sobie szaleńczy trzepot ich skrzydeł, którego nie mógł usłyszeć z odległości tylu mil. W czerwcu, wedle pamiętnika Blake'a, odniósł on zwycięstwo nad kryptogramem.
Odkrył, że był to zapis w języku Aklo, którym posługiwali się wyznawcy szatańskiego starożytnego kultu, z czym zetknął się przypadkowo prowadząc niekiedyś badania naukowe. Pamiętnik jest dziwnie powściągliwy odnośnie tego, co Blake odczytał, ale niewątpliwe jest jedno, że wyniki jego dociekań napełniły go lękiem i wprowadziły zamęt w jego życie. W pamiętniku są wzmianki o duchu ciemności, który budzi się, jeżeli ktoś zajrzy w głąb świecącego trapezoedru, i o obłąkańczym domniemaniu, że zostaje przywołany z głębi chaosu. On to, zgodnie z panującym przekonaniem, posiadał całą wiedzę i żądał najstraszliwszych ofiar. W niektórych notatkach Blake'a wyczuwa się lęk, gdyż duch, a Blake uważał, że został przywołany, grasuje w całej okolicy, tylko światła uliczne są dlań wałem ochronnym, którego nie może przekroczyć. O świecącym trapeozedrze wspomina często, zwąc go oknem wszystkich czasów i przestrzeni, i tropi całą jego historię, począwszy od dni, kiedy został uformowany na ciemnej Jugoth, nim jeszcze stare bóstwa sprowadziły go na ziemię. Strzeżony pieczołowicie i umieszczony w tej dziwnej skrzyni przez krynoidy z Antarktydy, został ocalony od zagłady przez ludzi węży z Walusji i przez całe eony bacznie strzegły go w Lemurii pierwsze istoty ludzkie. Przemierzył najdziwniejsze lądy i morza, został zatopiony wraz z Atlantydą, a potem rybak minojski wyłowił go w sieci i sprzedał ciemnoskórym kupcom z mrocznego Kem. Faraon Neprenka zbudował wokół tego kamienia świątynię z kryptą bez okien, dzięki czemu jego imię zostało wyryte na wszystkich monumentach i uwiecznione w różnych zapisach. Potem spał w ruinach tej świątyni, którą kapłani i nowy faraon zburzyli, ale jakiś archeolog znów go wykopał ku zgubie ludzkości. Na początku lipca gazety jakby uzupełniają zapiski Blake'a, choć w sposób pobieżny i prawie przypadkowy, tylko więc pamiętnik zwrócił uwagę na zawarte w nich wiadomości. Okazuje się, że nowa fala przerażenia ogarnęła federalne wzgórze, ponieważ jakiś obcy przybysz wtargnął do kościoła zionącego grozą. Włosi szeptali coś o jakimś niezwykłym zamieszaniu, stukocie i drapaniu rozlegającym się w wieży pozbawionej okien i prosili swoich kapłanów o wypędzenie istoty, która nawiedza ich w snach. Twierdzili, że coś ciągle waruje przy ich drzwiach, czekając aż się ściemni, by wtargnąć do środka. Wiadomości prasowe napomykały o zakorzenionych tu od dawna przesądach, ale nie rzucały żadnego światła na źródło ich pochodzenia. Młodzi reporterzy w obecnych czasach najwyraźniej nie znali odległej przeszłości. Opisując to wszystko w pamiętniku Blake'a, obawia dość dziwny wyrzut sumienia. Mówi o konieczności zakopania świecącego trapeozedru i o zlikwidowaniu tego, co spowodował przez oświetlenie owej strasznej, wysokiej wieży. Ale jednocześnie przejawia graniczące z niebezpieczeństwem zafascynowanie i przyznaje, że owładnięty jest nienormalnym wprost pragnieniem, występującym nawet w jego snach, aby raz jeszcze wybrać się do tej przeklętej wieży i popatrzeć w głąb świecącego kamienia, kryjącego w sobie tajemnice kosmosu. Jednakże Gazeta Poranna z 17 lipca napełniła piszącego pamiętnik jakimś szczególnym przerażeniem. Były to znowu wiadomości o niepokoju wciąż panującym na federalnym wzgórzu. W tonie półżartobliwym, ale dla Blake'a miało to wymowę tragiczną. Nocą burza zakłóciła system oświetlenia miasta na pełną godzinę, w przeciągu której Włosi popadli w lęk bliski szaleństwu. Ci, którzy mieszkali w pobliżu kościoła, twierdzili, że to coś, znajdujące się w wieży, skorzystało z wygaszonych latarń i przedostawszy się do kościoła, miotało się tam i łomotało w odrażający, obleśny sposób. Potem znów przeniosło się do wieży, skąd dochodziły odgłosy tłuczonego szkła. Może to przebywać wszędzie, gdzie zalega ciemność, umyka zaś przed światłem. Kiedy wyłączono prąd, w wieży rozległo się zdumiewające szamotanie, bo nawet najsłabszy promyk światła, przesączający się przez osmalone, przesłonięte okiennicami okna, było dla tej rzeczy nie do zniesienia. Wśród szamotaniny, w
wślizgnęło się to do swej mrocznej wieży w odpowiednim momencie, gdyż pod wpływem długotrwałego oświetlenia mogłoby się znów znaleźć w otchłani, z której wywołał je szalony obcy przybysz. Podczas owej godziny ciemności rozmodlony tłum zgromadził się wokół kościoła, trzymając w deszczu zapalone świece i lampy osłonięte papierem i parasolami. Świetlna gwardia mająca ocalić miasto od mary nocnej, grasującej w ciemności. Ci, którzy stali najbliżej kościoła, twierdzili, że był to moment, kiedy zewnętrzne wrota załomotały złowieszczo. Ale nawet to jeszcze nie było najgorsze. Wieczorem w biuletynie Blake przeczytał, co odkryli dwaj reporterzy. Poruszeni dziwnymi i pełnymi lęku opowieściami, na przekór zalęknionemu tłumowi Włochów, wczołgali się przez piwniczne okno do wnętrza kościoła, jako że drzwi nie mogli otworzyć. Stwierdzili, że kurz w kruchcie i upiornej nawie został w dziwny sposób wymieciony, a wszędzie dookoła leżały porozrzucane, zbutwiałe poduszki i obite satyną ławki. Zewsząd unosiła się ohydna woń, a tu i ówdzie widniały żółte ślady i plamy, będące jakby pozostałością zwęglenia po pożarze. Otworzywszy drzwi prowadzące do wieży, zatrzymawszy się na chwilę, gdyż wydało się im, że słyszą odgłosy jakby drapania, stwierdzili, że wąskie, spiralne schody są zupełnie czyste. W samej wieży zastali podobną sytuację. Kurz był tam prawie wymieciony. Wspominali o siedmiokątnym, kamiennym filarze, o powywracanych gotyckich krzesłach i dziwacznych gipsowych posągach. Zdumiewające, ale w ogóle nie napomknęli o metalowej skrzyni i rozpadającym się szkielecie. Najbardziej jednak zaniepokoił się Blake, poza wzmiankami o śladach zwęglenia i nieprzyjemnym zapachu, podanymi szczegółami w końcowej partii opisu reporterów odnośnie potłuczonego szkła. Wszystkie ostrołukowe okna w wieży zostały wybite, a dwa w sposób zdumiewający i najwyraźniej w pośpiechu przesłonięte wyrwanym z ław kościelnych satynowym obiciem i włosiem z poduszek. Wszystko to zostało upchnięte pomiędzy zewnętrzne okiennice. Resztki satyny i kępki włosia leżały porozrzucane na świeżo wymiecionej podłodze, tak jakby komuś przeszkodzono w całkowitym zaciemnieniu wieży, jak za dawnych dni, kiedy to wszystkie okna były szczelnie zasłonięte. Pożółkłe plamy i ślady zwęglenia zauważono też na drabinie prowadzącej do szczytu wieży pozbawionej okien. Jednakże, kiedy reporter wszedł po niej i otworzywszy traf oświetlił latarką mroczne i cuchnące pomieszczenie, dostrzegł tylko panujący tam mrok i stos bezkształtnych szczątków zgromadzonych przy jakiejś szczelinie. Werdykt oczywiście był jeden. Szarlataneria. Ktoś płatał figla przesądnym mieszkańcom wzgórza lub też jakiś fanatyk postanowił rozniecać w nich strach, najprawdopodobniej dla ich rzekomego dobra. Możliwe też, że jacyś młodzi i nieodpowiedzialni miejscowi ludzie zainscenizowali tak wymyślny żart dla zewnętrznego świata. Najbardziej zabawny był finał tego zdarzenia, gdyż policja postanowiła wysłać swego inspektora, aby zweryfikował sprawozdanie reporterów. Trzej kolejni inspektorzy znaleźli wybieg dla uniknięcia wyznaczonej im misji. Dopiero czwarty, acz niechętnie, musiał pojechać, a powróciwszy, nie wniósł nic nowego do relacji reporterów. Od tego momentu pamiętnik Blake'a wykazuje narastające obawy podenerwowania i grozy. Jego autor wyrzuca sobie bezczynność i rozwodzi się szeroko nad konsekwencjami następnego wyłączenia światła. Sprawdzono, że trzykrotnie podczas burzy telefonował do zespołu energetycznego ogarnięty paniką i błagał, aby podjęto wszelkie środki ostrożności i nie dopuszczono do awarii prądu. Kilkukrotnie zaznacza się w pamiętniku niepokój, gdyż reporterzy, oglądając mroczną izbę w wieży, nie natknęli się na metalową skrzynię i kamień, ani na rozpadający się szkielet. Przypuszczał, że te rzeczy zostały usunięte, ale przez kogo lub co i gdzie nie miał pojęcia. Największe obawy wykazywał jednak w związku ze swoją osobą i tym niesamowitym powiązaniem, jakie wyczuwał między własnym umysłem i owym zaczajonym koszmarem w odległej wieży, ową straszną rzeczą zespoloną z nocą,
którą z powodu własnej brawury wyciągnął z nieprzeniknionego mroku. Nieustannie odczuwał wyrzut sumienia, a ludzie, którzy go w tym czasie odwiedzali, pamiętają, że przesiadywał przy biurku oderwany od rzeczywistości i przez zachodnie okno wpatrywał się w tę odległą, strzelistą wieżę, wyłaniającą się spoza dymu kłębiącego się nad miastem. W jego notatkach bezustannie pojawiają się wzmianki o jakichś strasznych snach i coraz bardziej zacieśniającym się, niesamowitym powiązaniu z ową tajemniczą rzeczą podczas snów. Wspomina na przykład, że którejś nocy zbudził się i stwierdził, że jest ubrany, znajduje się na ulicy i bezwiednie schodzi z College Hill, zmierzając w kierunku zachodnim. Ciągle też podkreśla, że ta rzecz w wieży dobrze wie, gdzie go może znaleźć. Przez tydzień po 30 lipca Blake zdradzał załamanie psychiczne. Nie ubierał się, a jedzenie zamawiał telefonicznie. Przyjaciele zaglądający do niego wspominają coś o sznurach, które trzymał przy łóżku. Tłumaczył się tym, że z powodu nocnych wędrówek musi sobie co wieczór spętywać nogi w kostkach, mając nadzieję, że to go powstrzyma, albo przynajmniej zbudzi się przy ich rozwiązywaniu. W pamiętniku opisywał swoje koszmarne doznanie, które przyczyniło się do całkowitego załamania psychicznego. 30 lipca położył się wieczorem do łóżka i nagle znalazł się w nieprzeniknionym mroku, w którym z trudem torował sobie drogę. Dostrzegał tylko krótkie, horyzontalne strumienie bladego, niebieskawego światła. Czuł jakiś straszliwy fetor i słyszał gdzieś w górze ponad sobą dziwną kakofonię cichych, tajemniczych dźwięków. Ilekroć się poruszył, natychmiast się o coś potykał, a każdy odgłos wywoływał pewnego rodzaju odpowiedź w górze. Odgłos dziwnego szumu mieszającego się z ostrożnym pocieraniem drzewa o drzewo. Wymacując drogę rękoma, natknął się na kamienną kolumnę z pustym wierzchołkiem. Innym znów razem okazało się, że po drabinie wmontowanej w ścianę, kurczowo przytrzymując się szczebli, wspina się niezdarnie tam, skąd rozchodzi się ten straszny fetor i skąd bije weń piekący żar. Przed oczami jego przesuwały się jak w kalejdoskopie przedziwne obrazy, co pewien czas przemieniając się w ogromną, nieprawdopodobną otchłań nocy, w której wirowały słońca i światy jeszcze głębszej ciemności. Przyszły mu na myśl stare legendy ostatecznego chaosu, w którego wnętrzu spoczywa sobie niewidomy bóg idiota, Azatoth, pan wszystkich rzeczy, otoczony hordą bezmyślnych i bezkształtnych tancerek. Ukołysany cichą, monotonną melodią szatańskiego fletu, trzymanego w ohydnych szponach. Nagle jakiś ostry sygnał z zewnętrznego świata wyrwał go z odrętwienia i uświadomił mu cały koszmar sytuacji, w jakiej się znalazł. Nie miał pojęcia, co to było. Może jakiś spóźniony odgłos fajerwerków rozbłyskujących przez całe lata na federalnym wzgórzu, którymi mieszkańcy czcili rozmaitych swoich świętych i patronów, albo też świętych czczonych jeszcze w ich rodzinnych wioskach we Włoszech. W każdym razie skutek był taki, że krzyknął na cały głos. Zeskoczył w największym przerażeniu z drabiny i na oślep torował sobie drogę w zagraconym i spowitym gęstym mrokiem pomieszczeniu. Z miejsca zdał sobie sprawę, gdzie się znajduje i nie bacząc na nic, zaczął pędzić w dół po spiralnych schodach, ocierając sobie skórę i potykając się na każdym zakręcie. Potem uciekał przez ogarniętą nocną zmorą nawę, pełną rozsianej pajęczyny, której widmowe, łukowate sklepienie sięgało królestwa złowieszczego cienia. Przedarł się przez zaśmieconą piwnicę na świat powietrza i oświetlonych ulic. Pędząc jak szalony po widmowym wzgórzu szemrzących kalenic, znalazł się w ponurym, cichym mieście wysokich, czarnych wieżyc i pokonawszy stromy teren w kierunku wschodnim, dotarł wreszcie do starych drzew okalających jego dom. Nazajutrz rano, kiedy odzyskał świadomość, leżał na podłodze w gabinecie, kompletnie ubrany. Był zakurzony i omotany pajęczyną. Całe ciało miał obolałe i podrapane. Spojrzawszy w lustro, zobaczył, że włosy ma osmalone, a wierzchnie okrycie przesiąknięte jest jakimś potwornym zapachem.
Wtedy to właśnie nerwy odmówiły mu posłuszeństwa. Potem już snuł się po mieszkaniu w szlafroku, zupełnie wyczerpany i prawie nic nie robił, tylko wyglądał przez zachodnie okno i drżał na samą myśl o nadciągającej burzy, wpisując oszalałe lękiem uwagi w swoim pamiętniku. 8 sierpnia, tuż przed północą, rozpętała się straszliwa burza. Błyskawice szalały nad całym miastem, dwukrotnie uderzył piorun. Padał ulewny deszcz, a nieustannie rozlegające się grzmoty spędzały sen z oczu tysiącom ludzi. Blake był półprzytomny z lęku o oświetlenie elektryczne i około 1 po północy usiłował się dodzwonić do dyspozytorni energetycznej, ale niestety łączność była już przerwana ze względów bezpieczeństwa. Wszystko notował w pamiętniku, dużymi, nerwowymi i nieczytelnymi literami, wykazując coraz bardziej nasilający się strach i rozpacz. A robił to na wyczucie, po ciemku. Musiał u siebie w pokoju zgasić światło, żeby coś widzieć przez okno. A jak się okazuje, większość czasu spędził przy biurku wpatrując się z niepokojem ponad lśniącymi w deszczu milami dachów miejskich domów w konstelacje dalekich świateł znaczących federalne wzgórze. Co pewien czas po omacku robił notatki w pamiętniku, a oderwane zdania, takie jak: nie mogą wyłączyć światła, ono wie, gdzie jestem, muszę to zniszczyć, przywołuje mnie, ale może tym razem nie chce mnie skrzywdzić, są rozrzucone na 2 stronicach. Światło zgasło w całym mieście. Stało się to 12 minut po 2:00 wedle odnotowanych danych w elektrowni. Jednak pamiętnik Blake'a tego nie precyzuje. Jest tylko następujący zapis. Światło wyłączone. Boże, dopomóż mi. Na federalnym wzgórzu ludzie byli równie zaniepokojeni jak Blake. Przymoknięci do suchej nitki skupili się na placu i uliczkach otaczającej złowrogi kościół ze świecami osłoniętymi parasolami, z latarkami, lampami, krucyfiksami i innymi dziwnymi symbolami zaklęć, właściwymi obszarom południowych Włoch. Błogosławili każdy przebłysk na niebie, robiąc tajemnicze i pełne lęku gesty prawą ręką, gdy wskutek oddalającej się burzy błyskawice pojawiały się coraz rzadziej, aż w końcu całkiem ustały. Nasilający się wiatr pogasił prawie wszystkie świece, a całą scenerię okrył groźny mrok. Ktoś wyrwał ze snu ojca Merluzo z kościoła Spirito Sancto, który natychmiast pośpieszył na ponury plac i wypowiedział kilka kojących słów. Nikt nie miał wątpliwości, że z mrocznej wieży dochodzą jakieś pełne niepokoju i dziwne odgłosy. Na potwierdzenie tego, co zdarzyło się o 2:35, mamy zeznanie księdza, młodego, inteligentnego i wykształconego człowieka, pełniącego służbę policjanta, Williama J. Monohana, z komendy głównej, człowieka najwyższej wiarygodności, który zatrzymał się w tej części podlegającej jego kontroli rejonu, aby mieć baczenie na zebrany tłum. I w większości z 78 osób, które zebrały się przy wysokim wale otaczającym kościół, a zwłaszcza tych stojących na placu od strony wschodniej fasady kościoła. Nie zdarzyło się oczywiście nic, co by świadczyło o zjawisku wykraczającym poza prawa przyrody. Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Nikt nie może twierdzić z pełnym przekonaniem, że nastąpił jakiś niejasny proces chemiczny, który zaszedł w ogromnym, nieprzewietrzanym i dawno opustoszałym budynku, pełnym nagromadzonych tam rozmaitych przedmiotów. Smrodliwe opary, nagły wybuch, ciśnienie gazów powstałych na skutek długiego rozkładu, każde z tych rozlicznych zjawisk mogło się do tego przyczynić. W takim przypadku oczywiście świadoma szarlataneria musi być wykluczona. Zdarzenie to samo w sobie było całkiem proste i trwało niecałe 3 minuty. Ojciec Merluzo, zawsze bardzo dokładny, cały czas spoglądał na zegarek. Rozpoczęło się to wyraźnym nasileniem głuchych, szeleszczących odgłosów wewnątrz mrocznej wieży. Z kościoła zaczęły się wydostawać dziwne i nieprzyjemne zapachy, które w tym momencie stały się dość intensywne. Następnie rozległ się odgłos pękającego drzewa i ogromny, ciężki przedmiot spadł na dziedziniec od strony posępnej, wschodniej fasady kościoła.
Świece nie paliły się, wobec czego wieża nie była widoczna, ale gdy przedmiot ten znalazł się już na ziemi, wszyscy wiedzieli, że jest to okopcona okiennica wschodniego okna. Nagle dotarł z niewidzialnych wysokości fetor nie do zniesienia, od którego drżących widzów ogarnęły mdłości, niemal się dławili, a wszystkich na placu prawie ścięło z nóg. Jednocześnie powietrze zadrżało od wibracji trzepoczących skrzydeł, a nagły poryw wiatru ze wschodu, o wiele gwałtowniejszy niż wszystkie poprzednie podmuchy, pozrzucał z głów kapelusze i wyrwał z rąk ociekające parasole. Nic określonego nie dało się zauważyć w tę ciemną noc, choć niektórzy spośród obserwatorów patrzących w górę odnieśli wrażenie, że na tle atramentowego nieba widzieli ogromną czarną smugę, coś jakby bezkształtną chmurę dymu, która wystrzeliła w kierunku wschodnim z prędkością meteoru. I to było wszystko. Ci, którzy to widzieli, osłupieli z przerażenia, grozy i niepewności. Nie wiedzieli, co mają robić i czy w ogóle coś robić. Ponieważ nie wiedzieli, co się stało, nie potrafili uwolnić się od czujności. Toteż już po chwili, kiedy ostra błyskawica znikającej burzy, a potem szarpiący uszy grzmot objęły niebo, natychmiast rozpoczęli modły. Za jakieś pół godziny deszcz przestał padać, a po 15 minutach latarnie się zapaliły i dopiero wtedy zmęczeni i przemoknięci ludzie z ulgą wrócili do swoich domów. Następnego dnia w gazetach zamieszczono wiadomość o burzy, przy okazji napomykając tylko o towarzyszących jej okolicznościach. Okazało się, że burza szalejąca na federalnym wzgórzu miała jeszcze większe nasilenie dalej, w kierunku wschodnim, gdzie rozniósł się także jakiś szczególny rodzaj fetoru. Zjawisko wystąpiło najwyraźniej nad College Hill, gdzie huk pękającego drzewa zbudził mieszkańców i spowodował falę niesamowitych domysłów. Spośród tych, którzy się zbudzili, tylko kilka osób dostrzegało niezwykły blask na szczycie wzgórza, albo też zauważało niewytłumaczalny wir powietrza w górę, który strącił prawie wszystkie liście z drzew i zniszczył rośliny w ogrodach. Zgodnie twierdzono, że piorun musiał uderzyć gdzieś w bliskim sąsiedztwie, ale nie znaleziono nigdzie żadnego śladu. Młody człowiek ze stowarzyszenia Tau Omega opowiadał, że widział groteskowy i odrażający kłąb dymu w powietrzu w momencie, gdy pojawiła się pierwsza błyskawica, lecz jego spostrzeżenie nie zostało potwierdzone. Jednakże wszyscy obserwatorzy są zgodni co do jednego, że ostatni grzmot został poprzedzony gwałtownym podmuchem wiatru od zachodu i tym strasznym, wprost nie do zniesienia zapachem. Natomiast powszechnie stwierdzono ulotną woń spalenizny tuż po uderzeniu pioruna. Omawiano to wszystko bardzo dokładnie ze względu na prawdopodobieństwo związku tych wydarzeń ze śmiercią Roberta Blake'a. Studenci z domu Psi Delta, których okna na piętrze znajdowały się naprzeciw gabinetu Blake'a, zauważyli 9 lipca rano w oknie wychodzącym na zachód jego bladą twarz i zastanawiali się nad jej dziwnym wyrazem. Kiedy wieczorem stwierdzili, że twarz i pozycja Blake'a nie uległy zmianie, zaniepokoili się i czekali na zapalenie światła w jego gabinecie. Później zadzwonili do nieoświetlonego mieszkania, po czym z pomocą policjanta wyważyli drzwi. Sztywne ciało tkwiło w pozycji siedzącej przy biurku. Twarz o szklistych, wytrzeszczonych oczach była wykrzywiona w konwulsyjnym strachu. Na ten widok wszyscy rozpierzchli się, bo aż im się mdło zrobiło od tego przerażającego widoku. Wkrótce potem lekarz sądowy dokonał oględzin i mimo ocalałych szyb w oknie stwierdził szok spowodowany elektrycznym wyładowaniem albo napięcie nerwowe z tej samej przyczyny. Natomiast zupełnie zignorował wyraz przerażenia na twarzy Blake'a, poczytując to za prawdopodobny skutek wielkiego szoku, typowego dla człowieka o tak chorobliwej wyobraźni i tak niezrównoważonego. Wyciągnął ten wniosek na podstawie książek, obrazów i rękopisów znalezionych w mieszkaniu i pisanych na oślep spostrzeżeń w pamiętniku leżącym na biurku. Blake notował szaleńcze uwagi do samego końca, a ołówek ze złamanym grafitem tkwił w jego spazmatycznie zaciśniętej prawej dłoni. Notatki po wyłączeniu światła były bardzo chaotyczne i niezbyt czytelne.
Na ich podstawie niektórzy badacze wyciągnęli zupełnie inne wnioski niż głosił oficjalny werdykt. Ale tego rodzaju spekulacje nie są nigdy uznawane za wiarygodne przez ludzi konserwatywnych. Wnioski obdarzonych wyobraźnią teoretyków nie zostały wsparte czynem przesądnego doktora Dextera, który wrzucił tę dziwną skrzynię i wielokątny kamień, przedmiot niewątpliwie iluminujący światło w mrocznej, pozbawionej okien wieży, gdzie został odnaleziony, do najgłębszego kanału w zatoce Narragansett. Nadmierna wyobraźnia i neurotyzm Blake'a, wzmożone poznaniem dawno minionego szatańskiego kultu, którego szokujące ślady odkrył, nadają szczególnego znaczenia zamieszczonym później ostatnim notatkom pisanym w szaleństwie lęku. Oto właśnie te notatki, albo też to wszystko, co udało się odtworzyć. Światła wciąż wyłączone, chyba już z 5 minut. Wszystko zależy od błyskawic, oby trwały jak najdłużej. Mają jakiś wpływ na to wszystko. Deszcz, pioruny i wiatr ogłuszający. Ta rzecz działa na mój umysł. Kłopoty z pamięcią. Widzę rzeczy, o których dotąd nie miałem pojęcia. Inne światy, inne galaktyki. Ciemność. Błyskawice wydają się ciemnością, a ciemność światłem. Nie może to być prawdziwe wzgórze i prawdziwy kościół. To z pewnością wrażenia, jakim podlega siatkówka oka na skutek błyskawic. Bogu dzięki, że Włosi stoją z zapalonymi świecami w razie, gdy ustaną błyskawice. Czego ja się boję? Nie jest to przypadkiem wcielenie Nyarlathotepa, który w starożytnym i tajemniczym Khemie przybrał nawet postać człowieka? Pamiętam Yugoth i jeszcze bardziej odległą Shagai, a także najdalszą próżnię czarnych planet. Długi, szybujący lot przez pustkę. Nie może przebyć świata jasności. Odwróconymi myślami, uwięzionymi w świecącym trapeozetrze. Wysyła je poprzez straszliwe pustynie promieniowania. Nazywam się Blake. Robert Harrison Blake z East Knapp Street, Milwaukee, Wisconsin. Jestem na tej planecie. A za to miej litość. Błyskawice już nie rozjaśniają nieba. Straszne. Widzę to wszystko jakimś niesamowitym zmysłem, który nie jest wzrokiem. Światło jest ciemnością, a ciemność jest światłem. Ludzie na wzgórzu. Straż. Świece i czary. Ich księża. Poczucie odległości zatracone. Dalekie jest bliskie, a bliskie jest dalekie. Żadnego światła, ani szkła. Widzę tych ludzi, widzę te wieże. Okno. Słyszę Roderick Asher. Oszalałem, albo zaraz oszaleję. Ta rzecz porusza się i trzepocze w wieży. To ja jestem tą rzeczą, a ona mną. Chcę się wydostać, muszę się wydostać i zjednoczyć siły. Ona wie, gdzie się znajduje. Jestem Robert Blake, ale widzę w ciemności wieżę. Niesamowity odór, zmysły przeistoczone. Żaluzje w oknie wieży trzeszczą i odpadają. Ian, Guy, Ygh. Widzę, przebywa tutaj niesamowity wiatr tytan. Widzę wyraźnie, niewyraźne, czarne skrzydła. Yog-Sothoth, ocal mnie! Trzypłatowe, płonące oko!